Więc nie odbierajmy tej tolerancji Ironmanowi, który nam w pajęcze tutaj i sidła w pajęcze towarzystwo chciał się wplątać. No siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF Klotz, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajny klotz, czy alternatywy do Lego, czy alternatywy do alternatyw, czyli po prostu podróbki do Lego, są w ogóle jakkolwiek fajne, czy da się tym bawić i tak dalej, moi drodzy. No i dziś wpada nam kolejna firma, LB+. To pewnie był ten etap, gdy wiecie, przez LGBT+, po prostu był LB, później zostało dopisane G, później T, dopiero później plus, plus jeszcze tam jakieś inne zostały dopisane. Ale moi drodzy, no i mamy tutaj do czynienia z, no właśnie nie mylić, bo to jest Iron Man, tylko nie mylić właśnie tutaj z tym, moi drodzy. Ja tą paczuszkę dostałem od jednego z fanów. Tutaj spójrzcie, niby 8 w jednym, czyli 8 takich opcji tutaj możemy dostać. Znaczy mam nadzieję, że wszystko jest to oczywiście, ale jakby ktoś był zainteresowany czymś innym, ten jest taki najciekawszy. Nie trać mi jednak czasu i tradycyjnie otwórzmy, tradycyjnie zobaczmy, co znajdujemy w środku. I mamy tu tradycyjnie saszetę foliową i tradycyjnie, tak jest, i co do literki się wszystko zgadza, tradycyjnie wymiętą ulotkę, bo jest zawsze śmieszne, jest jakoś taka ulotkowa. Sama jakość, spójrzcie, Czarny Man, Iron Black, Black Man, nie wiem jak go nazwać, moi drodzy, średnio czy nie, no niby jest czytelna, ale średnio czytelna. W ogóle co to jest, bo to nie jest to, co to w ogóle, nie mam czegoś takiego tutaj. Aha, bo to jest chyba fragment, dobra. To jest fragment, jak zbierzemy wszystkie 8, to możemy zbudować takie coś duże. No raczej nie będę zainteresowany zebraniem wszystkich 8, chyba że jakoś tutaj faktycznie tej figurki urwie mi łeb po prostu. Wątpię, bo rzadko się takie na tym kanale zdarzają, ale nie zapominajmy, że się zdarzają. I nieraz już się zaskoczyłem mega pozytywnie na tym kanale, znajdując naprawdę jakieś wartościowe podróbki, alternatywy. Moi drodzy, zobaczymy więc jak jest dzisiaj. Oczywiście zawsze na tym kanale oceniamy sobie to, jak jakość ma po prostu zabawka, oraz oceniamy jeszcze to, co mamy oferowane, to znaczy co jest na opakowaniu, a co jest w środku, oraz oceniamy jeszcze kilka innych rzeczy i na przykład już tu widzę minusy, więc ta zabawka już mi uba nie urwie, moi drodzy. Dlaczego? Gdyż ta ręczka kręci się zdecydowanie zbyt luźno i właściwie się nie trzyma, to znaczy bardzo łatwo mi tutaj potrafi wyjść stąd, więc lichutko. Druga się trzyma lepiej, ale to wiecie, już mamy pierwszy minus na starcie, że nam tam to wypada, więc nie jest zbyt dobrze. Jedziemy, moi drodzy, dalej badając tą jakość i ja już widzę tu kolejne wadki, ale nie chcę chwalić, tudzież nie chwalić dnia przed zachodem, a właściwie kloca przed zachodem dnia. No nieważne, nie chcę tu gadać. Czekajcie chwilę. No mamy, moi drodzy, maska, no jak widzicie, no właśnie widzicie, jak to wygląda, no paskudnie. Aczkolwiek gdybyśmy szukali Ironmana, który już jest po przejściach, już ten pysior dostał, on już, wiecie, tutaj jest oklepany, no to jak złoto. Tu u góry również takie, no niezbyt ładne dorobienie tego elementu. No i faktycznie minusem jest to, że gdy maseczkę otwieramy, no to ja się boję, o czekajcie, razem zamknę i otworzę drugi raz. Nie, dobra, chyba się bałem trochę ten, ale widzicie, to jakby się przestrzeń między tym a tym się za każdym ruchem powiększa, w efekcie czego przypuszczalnie w końcu nam ta maska też odpadnie. No ale powiedzmy pół biedy, klocki to można tutaj doczepić. Wkładamy mu go na Webola i spójrzcie, no nie wygląda to tak ładnie jak w Lego. Jest to bardzo daleko do wyglądu Lego i oczywiście szukamy tu dosłownych podróbek, ale fajnych alternatyw. No ale to jakoś tak dziwnie mi ten web tutaj wygląda. Po prostu wygląda mi on, moi drodzy, dziwnie. A na tyle nic kompletnie nie mamy. Przód, no zadrukowany, źle nie jest, aczkolwiek tu na nóżkach widzimy błędy, widzimy. No czekajcie, czy... No dobra, zeszło nam. Główka, no też nie jest zła, ale wygląda faktycznie... tanio, moi drodzy, nie będę się bał tego słowa. Wygląda po prostu tanio. Złóżmy sobie teraz ten jego pojazd i zobaczmy, jak on się tutaj prezentuje. Oczywiście speed build. Thank you.
No i moi drodzy, gotowy pojazd wygląda tak i zdecydowanie bardziej on mi przypomina pojazd, który pasowałby nam tutaj do Spidermana. No nie oszukujmy się, zresztą ta seria jakby spojrzy, no właśnie, bo z niego składamy dużego Spidermana, ale ta seria w ogóle jakby bardziej Spidermanowi dedykowana. Właściwie tutaj nie wiem jakim cudem wśród wszystkich postaci Spidermanowatych wcisnął nam się właśnie ten Iron Man. Czyżby zabłądził, czyżby coś się stało, albo może taka, wiecie, niby ta zapowiedź, może właśnie tego Iron Spidera. Ale z drugiej strony, moi drodzy, o czym my tu gadamy? Przecież seria LB Plus jak nic jest o tolerancji, więc nie odbierajmy tej tolerancji Iron Manowi, który nam w pajęcze tutaj i sidła w pajęcze towarzystwo chciał się wplątać. Jego statek wygląda tak, no nie za specjalnie, no prosta konstrukcja trzylatka, jaką bardzo często otrzymujemy właśnie w tego typu, moi drodzy, klockach. I jeżeli ja to bym miał jakoś ocenić, to szkoda troszkę, że nie znam kompletnie tej ceny. Iron Man, nie zawal tego ostatniego testu, kiedy próbujecie właśnie tu posadzić, udało się, ale wszedł ciężko. I nie jest za dobrze przytwierdzony. Moi drodzy, podsumowując więc i dając nam tutaj jakąś ocenę, bo jakąś ocenę musimy wystawić i coś musimy powiedzieć. Mamy tu do czynienia w przypadku klocków LB Plus z klasycznym do bólu wręcz Chińczykiem. To znaczy, przypuszczalnie kosztowało to 5 zł, mamy tu bezczelną podróbę, po prostu Super Heroes oczywiście, maska się chyba trochę faktycznie różni, ale mamy na niej błędy, torsik nie zły, klocek klasyka podróbek, nie złamie nam się w rękach, ale szału tu żadnego nie robi i oczywiście instrukcja w postaci ulotkowej, jak ja się cały czas śmieję, nie dostanie to ode mnie jakiejś wyrafinowanej oceny, tym bardziej, że pojazd jest no, mocno umowny, mocno prosty, właściwie my z tych klocków możemy zrobić cokolwiek innego i nikt się nie kapnie, czy to jest oryginalna ich produkcja, czy nie, czy nasza, moi drodzy. Nie ma tragedii, ale nie ma też raczej rewelacji. Biorąc pod uwagę, że znajdziemy dużo więcej fajnych klocków, nawet za 5 zł, dużo fajniejszych po prostu, jak i dużo gorszych, myślę, że możemy śmiało te klocki pominąć. Aczkolwiek, jeżeli szuka się fajnego Ironmana, w miarę fajnego Ironmana, w sensownych pieniądzach, no to powiedzmy, że można, ale raczej, moi drodzy, szał by się tutaj nie spodziewał. Innym słowy, mech, nie to się pośmiać, nie to się nacieszyć, takie podróbki to my jednak słabo lubimy, jednak albo się wolimy pośmiać, albo nacieszyć. Więc, moi drodzy, mówię tak, 6 na 10 absolutnie można, może 6 plus, raczej na plus niż na minus zestaw, ale tak jak mówię, znajdziemy za naprawdę małe pieniądze znacznie lepsze podróbki, więc warto się może bardziej nad lepszymi pochylić. Ja wam dziękuję za to, że byliście tutaj kolejny dzień ze mną, kolejną recenzję ze mną, przeżyliście jakoś i kolejny zestaw podróbkowy, tym razem firma LB Plus jest na waszym koncie obejrzana. A jeżeli nie chcecie przegapić przyszłych recenzji, to koniecznie tutaj macie subskrypcję, klikajcie i nadrabiacie inne filmy również na tym kanale. A jeżeli chcecie obejrzeć coś fajniejszego, prawdziwego Ironmana, to na kanale gamingowym jest taki prawdziwy z krwi, a właściwie z prądu i z elektrod, a na moim kanale bazowym, gdzie mam oryginalne Lego, był prawdziwy Iron Man. Dzięki, bye!